Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Tomaszek, jestem dyrektorem zarządzającym w klinice Swiss Laser w Warszawie. Na co dzień zajmuję się kliniką od strony niemedycznej, natomiast w dni zabiegowe przygotowuję Państwa do zabiegów laserowej korekcji wzroku. Dzisiaj chciałbym przedstawić pokrótce drogę pacjenta przed zabiegiem i zapraszam serdecznie do poczytania. Znajdujemy się w jednej z poczekalni w klinice Swiss Laser. To tutaj zaczyna się Państwa droga przed zabiegiem. Zazwyczaj prosimy pacjentów o pojawienie się w klinice 15 minut przed wyznaczonym terminem zabiegu, po to, żeby sfinalizować wszystkie potrzebne nam dokumenty. Następnie zabieram Państwa na zabieg. Znajdujemy się w śluzie tuż przed salą zabiegową, która jest za tymi drzwiami. Tutaj przygotowujemy ostatecznie pacjenta na zabieg. Ubieramy się. Ubieramy taki czepek na głowę. Osłonki na buty. I kaftanik. Po tych czynnościach wchodzimy na salę zabiegową i zaczynamy zabieg. To jest też miejsce, gdzie można zadać jeszcze pytania, które Państwa przed zabiegiem nurtują. Ja chętnie na nie odpowiem. Jeżeli nie będę w stanie, zawsze na nie może odpowiedzieć lekarz. Znajdujemy się w sali zabiegowej, w której odbywają się laserowe korekcje wzroku. Używamy do zabiegów dwóch laserów, lasera femtosekundowego i lasera excimerowego. Przez cały czas trwania zabiegu pacjent leży na tej niebieskiej kozetce z głową unieruchomioną w tej wyprofilowanej poduszce. Zabieg trwa około 15 minut. Ja na czas zabiegu znikam i pojawiam się po pacjenta już po całym procesie leczenia. Po procesie leczenia pacjent siada na łóżku, dostaje okulary przeciwsłoneczne i wychodzimy do pomieszczenia obok, żeby zdjąć ubranie ochronne. Jesteśmy w gabinecie diagnostycznym, który na czas zabiegów zmienia się w przebieranie. Po wyjściu z gabinetu zabiegowego pacjent siada sobie tutaj na fotelu, zdejmujemy ubranie ochronne, po czym zabieramy pacjenta z powrotem do poczekalni, gdzie koleżanki tłumaczą, jak dawkować leki, jakie są zalecenia pooperacyjne. Serdecznie dziękuję za uwagę.